Yo, siemanczyki, ziomki, z tej strony Anek i dzisiaj zapraszam do odcinka, gdzie jestem chory, ledwo co gadam, mnie tak gardło boli, naprawdę. Filmik może nie być taki śmieszny, energetyczny, jak normalnie jest. Ogólnie to ten filmik będzie porażką, więc przygotujcie się na totalne dno i no, w międzyczasie zapraszam was do odcinka. Tak przez calutki prawie roczek was okłamywałem. To nie jest nic poważnego, więc sobie nie myślcie, że to jakieś najgorsze kłamstwo ever. To jest po prostu mój błąd i błąd popełniony przez to, że ja się posłałem mojej nauczycielki z Anglii, która mi powiedziała, że GCSE, czyli testy porównywalne do polskiej matury. To nie jest polska matura, znaczy to nie jest porównywalne do polskiej matury, tylko do zakończonego testu gimnazjonalnego. Jakie to jest trudne, naprawdę wolę jakiś łamańce językowy przeczytać niż to. Rewolwerowany rewolwerowiec, widzicie, tutaj mi już lepiej idzie niż wypowiedzenie podkońcowy test gimnazjalny. I ogólnie tak, z polskiego, co był ostatni filmik, to nie jest porównywalny do maturalnego testu, tylko do takiego gimnazjonalnego. Dziękuję ogólnie Soapy za wspomnienie o tym. Bez ciebie bym naprawdę był w błędzie przez bardzo długo, dopóki ktoś by mi nie powiedział. I ogólnie tak, przepraszam za te małe kłamstwo i po prostu, że was wprowadzałem w ten mały błąd taki. Ale tak, GCSE to jest ten gimnazjalny test pod koniec, co się robi, a A-level, czyli coś, co jest opcjonalne tutaj i te porównywalne do matury, to jest właśnie, że nie trzeba tego robić, po prostu wybierasz w koledżu, możesz to zrobić w uniwerku i jak chcesz to robić, jak nie chcesz to nie robić i właśnie, no. Co ludziska, jeśli wam się spodobał odcinek i chcecie takich więcej, znaczy nie chcecie takich więcej, nie chcecie takich odcinków więcej, gdzie was wprowadzą w błąd. I no ludziska, przepraszam za ten dudupy odcinek, ja umieram. Tutaj mam fajne kołdry ułożone. Tutaj mam fajne poduszki. Jej, chcę się tak porozpierdzianąć i spać. Bo była. Oh.